Akademia Kreatywnego Futbolu zaraz po Nowym Roku, można tak powiedzieć. To nie jest trening noworoczny, bo nie 1 stycznia, ale zaraz po 1 stycznia zajęcia już dzieci mocno pracują. Wielka trójka Akademii Kreatywnego Futbolu prowadziła te zajęcia, także uczestniczył Marcin Urbaś i oczywiście trener, którego wszyscy znają, ale o którym powiemy więcej za kilka chwil. Więc Akademia Kreatywnego Futbolu mocno, ostro, od razu, bez odpoczynku praktycznie wkroczyliście w 2013 rok. No my przełamujemy stereotyp większego odpoczynku, jak mają nawet nasi ekstraklasowcy i pierwszoligowcy. Trenujemy praktycznie cały czas. Mieliśmy przerwę tylko na okres świąteczno-sylwestrowy i to też nie do końca, bo między świętami a Sylwestrem prowadziliśmy zajęcia. W nowym roku chcieliśmy Państwa serdecznie powitać, życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale zdrowie jest jednak najważniejsze i tego chcieliśmy Państwu życzyć. Mamy przyjemność ogłosić, że z nowym rokiem zaczynamy, otwieramy Akademię Bramkarską, gdzie udało nam się zaprosić, to jest uważamy wielkim naszym sukcesem do współpracy osobę, którą nie trzeba przedstawiać, ale muszę to zrobić, gdyż jest to trener bramkarzy obecnie Wisły Kraków, pan trener Paweł Primel, który też przyczynił się do zdobycia przez Lecha Poznań mistrzostwa, bo w tamtym czasie prowadził też bramkarzy Lecha Poznań. I trener ugościł nas dzisiaj swoją obecnością na naszym treningu po nowym roku. Cieszymy się bardzo, że możemy z takim fachowcem współpracować i że taki fachowiec widział w nas i w naszej akademii też potencjał, bo trener Primel będzie czuwał bacznie nad rozwojem Akademii Bramkarskiej, będzie koordynował te zajęcia, jak i też sam w nich uczestniczył, oczywiście w miarę możliwości. Witamy trenera Primera bardzo serdecznie z nami. Panie trenerze, jakby witamy serdecznie. To rzeczywiście wielkie nazwisko zawsze przyciąga młodych, najmłodszych adeptów, ale zapytam pierwsze wrażenia. No pan nagle przeskok z drużyn mistrzostw Polski, mistrzów Polski, Lech, Wisła, wielkie na pewno nazwiska, a tutaj dzieci początkujące, narybek, nasionka powiedziałbym takie piłkarskie. No na pewno jest to inny, że tak powiem, model pracy. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, to na pewno trzeba więcej cierpliwości do tych starszych zawodników i to chyba jest rzecz taka, która z czasem będę musiał się uczyć, no bo jednak to potrzeba więcej jakby cierpliwości i czasu na to, żeby im te rzeczy dokładniej wytłumaczyć, niż tu bardziej skupiamy się na nauce, a nie na wymaganiu czegoś od razu, także, ale myślę, że dam sobie radę z czasem. Nie robi wrażenia to na panu, że może pan stworzyć praktycznie od podstaw w bramkarza, który będzie mógł powiedzieć, pierwsze treningi miałem u tak wielkiego trenera i oni jakby nie są skażeni żadnymi, że tak powiem, innymi naleciałościami. Pan tworzy wielkie, miejmy nadzieję, bramkarskie nazwiska od początku. No taki też jest mój zamiar, ale myślę, że na pewno będzie gdzieś to w jakiś sposób miłe i gdy uda nam się tutaj wspólnie wychować takiego chłopaka, takiego bramkarza, który dociągnie do poziomu ekstraklasy, to na pewno będzie to wspólnie nasz wielki sukces. Arku, zaczynacie od mocnego uderzenia, mocnego tąpnięcia, powiedziałbym, bo rzeczywiście to niespodzianka, czyli jak u Hitchcocka, tak? Na początek trzęsienie ziemi, a później będzie jeszcze ciekawiej? Powiedziałbym tyle. Marketingowo to moglibyśmy bardzo ładnie to wszystko opakować w nazwiska, natomiast dla nas najistotniejsze jest cały czas, żeby konsekwentnie realizować program Akademii. Dlatego tutaj, z czego się cieszę i mógłbym sobie sam pogratulować, ale też kolegom, udało nam się zamknąć i szkolenie sensoryczne i motoryczne również w Akademii Bramkarskiej. To jest jakby kontynuacja założeń programowych Akademii Kreatywnego Futbolu. Jest to o tyle istotne, że my praktycznie co tydzień, czasem kilka razy w tygodniu siadamy, oceniamy swoją pracę jako trenerów, oceniamy pracę trenerów, którzy są w Akademii. Dzięki temu wyciągamy wnioski i tak naprawdę założenia programowe są wypełniane od początku do końca, dlatego że nie ograniczamy się do utartych środków i metod treningowych, tylko praktycznie dostosowujemy je do grup, do piłkarzy indywidualnie, bo wiadomo, że są to jednak dzieci. Tu trzeba te wszystkie metody, całą wiedzę przekazać w ciekawej formie, często w formie zabawy. Od tego jesteśmy my, od tego jest Paweł Primel, żeby tą wiedzę z najwyższego poziomu połączyć z umiejętnościami pracy z dziećmi.
I może, a myślę, że na pewno, bo takie jest założenie Akademii, doczekamy się super wychowanków, bo już widać progres u dzieciaków i sam osobiście jestem dumny z tego, że potrafią się dzięki współpracy z nami skoncentrować cały trening, a jednocześnie dobrze bawić. Pojawiły się też nowe twarze w nowym roku. Powiedzcie, jakby organizacyjnie będziemy się temu wszystkiemu bardzo pilnie i chętnie przypatrywać, natomiast organizacyjnie wiele się nie zmieniło, czyli jakby te same miejsca, te same godziny zajęć, gdyby ktoś chciał jeszcze dołączyć do Akademii Kreatywnego Futbolu, która chyba cały czas jest otwarta. Ja jeszcze może dodam jedną sprawę odnośnie Akademii, bo to na temat osoby trenera Primera też może być wiele zapytań. Powiem, że razem z trenerem tworzymy też sztab ludzi, którzy będzie bezpośrednio zajmował się treningami z dziećmi. Z oczywistych względów trener Primer, będąc czynnym trenerem Wisły Kraków i na pewno teraz bacznie będziemy się przyglądać bramkarzom Wisły Kraków, bo jednak nasz trener, koordynator będzie ich trenował. Będziemy też dobierać razem ze współpracy z trenerem osoby, które będą bezpośrednio na zajęciach i będą zajęcia przeprowadzały w Poznaniu. Myślałem, że trener Primer nie będzie na każdych zajęciach, ale będzie koordynował cały pion bramkarski. No, nie będziemy ubarwiać rzeczywistości i trener Primer na pewno na każdych zajęciach nie będzie, ale trener Primer jest zobowiązany do całego systemu szkoleniowego, do koordynacji nad nim. Tym się będzie zajmował trener Primer. Znając trenera Primera, bo ja miałem przyjemność z trenerem Primerem jeszcze w starych czasach grywać w piłkę. Wiem, że trener będzie nas częstymi wizytami zaskakiwał i częstotliwością tych wizyt, ale wracając do tematu, pojawią się niebawem za pośrednictwem telewizji bądź też mediów informacje o osobach, które będą współpracowały razem z trenerem Primerem, jak i też Akademią. I to też nie będą przypadkowe nazwiska, pracujemy na tym usilnie, a więc proszę bacznie obserwować naszą Akademię. Wracając do pytania, zajęcia w nowym roku zaczęliśmy ze starym harmonogramem i są to zajęcia w poniedziałki i środy o godzinie 16 dla grupy poznańskiej na ulicy Świt pod balonem, jak i też mamy zajęcia z grupą w Lusowie i w Tarnowie i to są zajęcia w Tarnowie Podgórnym w poniedziałki o godzinie 18 i w czwartki o godzinie 17. Jesteśmy też na etapie rozwoju, otwierania nowych placówek, aczkolwiek wszystko co robimy, jak zauważył Arek, myślimy nad tym paręnaście razy, żeby nie popełnić absolutnie jakiegoś błędu, bo mówimy o szkoleniu dzieci. Dobieramy skrupulatnie do tego ludzi, którzy mają przy nas i przy Akademii się rozwijać, osoby, które będą też odbywały szkolenia. Na każdych zajęciach, nawet tych, które będą w satelitarnych miejscach, myślimy tutaj oczywiście dzisiaj o Poznaniu, my jesteśmy też w obowiązku, żeby na tych zajęciach być, a więc nigdy nie będzie takiej sytuacji, że my zostawiamy kogoś samego na zajęciu z grupą powyżej 20-25 osób, dlatego że my mamy system szkoleniowy rozpisany, usprawniający sam trening piłkarski, o właśnie trening motoryczny, sensoryczny, o którym wspomniał Arek. Zapraszamy ludzi do współpracy. Na stronie www.kreatywnyfutbol.pl są wszystkie informacje. Jesteśmy dostępni również pod numerem telefonu, jak i też na stronie Redboxu, bo nie możemy zapominać, że Akademia jest powiązana z firmą Redbox. Nazywamy się Akademią Kreatywnego Futbolu Redbox. Też są wszystkie informacje odnośnie naszej działalności, jak i też jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze na ulicy Promienistej, czyli w siedzibie Redboxu. Tam od godziny 10 do godziny 15 zawsze ktoś z nas jest i jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy na treningi, żeby zaobserwować naszą pracę. Niekoniecznie trzeba przyjść od razu i się zapisać, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pierwszy trening w naszej Akademii jest treningiem bezpłatnym, a więc można przyjść, nas sprawdzić, ocenić, porozmawiać i dopiero wtedy podejmujemy decyzję co do dalszej współpracy. Dla nas to jest bardzo istotne i bardzo ważne.